Moimi gośćmi są Szymon Kucharczyk i Adam Bubik. Witam panowie serdecznie. Witamy. Cześć. Cześć. Panowie, no co tam nowego u was, jak muzycznie się rozwijacie, bo wiem, że pracujecie nad nową płytą. No wiesz co, pracujemy nad płytą czeską, w zasadzie z Szymonem i ekipą. Chłopakami. I ekipą, tak. Których tutaj dzisiaj nie ma oczywiście. Wybrali ważniejsze sprawy niż nas. Okej. Okay. No tak, no. Niż nas albo niż ciebie. No. Okej, okay, ale wy jesteście, także też w imieniu chłopaków możecie się wypowiedzieć. No niedawno ukazał się nowy singiel, nagrywany też w takim ciekawym miejscu, bo w garażu, w podziemiach Galerii Stella, to w Cieszynie. Tak. To jest, bo w Cieszynie już zadaję pytanie, czemu akurat to miejsce? Wiesz co, to akurat ja wymyśliłem. No jak tam się nagrywało? I a w ogóle też ciekawostka, bo ja po pierwsze to wymyśliłem, też to nagrałem sam. No to dobrze mieć w ekipie właśnie kogoś takiego, kto wymyśli, nagra i jeszcze zagra. Dokładnie, nawet Fifi też kręcił, tak. Nie? To było jedno z najlepszych ujęć w zasadzie, od Filipa, wiesz, klawiszowca. No i co, cieszę, no bo było blisko. No fajny klimat po prostu, to mi się bardzo spodobał. No i napisaliśmy po prostu tam do galerii, więc oni się zgodzili. No ale słuchajcie, no bo singiel to jedno, potem do tego ten teledysk, to wy pisząc już ten kawałek, czy go komponując, wiedzieliście, że to będzie w garażu? Nie, to było tak, że po prostu napisałem do Adama, że mam w sumie pomysł na to. Mm-hmm. Adam powiedział, że to jest głupi pomysł, po czym go namówiłem. To się zgodził. Kłamie oczywiście. No i tak się to stało. I tak się to stało, no i jak się przyjął ten singiel? No wiesz, to fajnie myślę, nie? Nie wiem. No, ale no zrobiliśmy wy już na pewno wiecie, śledzicie tam, jak tam te wyświetlenia i zasięgi. Wiesz co, zrobiliśmy fajnie taki, w takim kwadratowym formacie starym, nie? Właśnie, trochę chcieliśmy to uzyskać taki efekt VHS-u, więc przy montażu też jakby zrobiłem takich parę efektów, żeby to wyglądało troszkę starsze. Na przykład też jak dawaliśmy ten klip, to nie jest poziomy, tylko jest właśnie bardziej kwadratowy, nie? To daje taki troszkę klimat właśnie. VHS-owy. Taki troszkę stary, bo w zasadzie my teraz gramy takiego rocka, no starego trochę, nie? W taki nowoczesny sposób. I tak długo szukałem nazwy, bo to niby jest jakby, no to nie jest do końca rock, ani nie jest pop, ani nie pop rock. I to jest AOR, tak zwane, nie? Szukałem sobie, co to jest, co dosyć to jest długo. AOR? To jest Adult Oriented Rock, więc tak naprawdę rock dla dorosłych, no już jesteśmy dorośli, nie? Także coś takiego. I tak stwierdziłem, że już mamy, no poza Szymkiem oczywiście, rodziny, nie? Swoje gdzieś tam dzieci. Po 30 też. A my po 30 już, nie? Okay. No i tak, włosy siwieją, tak, no to bardziej, AOR. Bardziej dojrzale, wiesz, rozumiem. Co, dojrzale, no dojrzale i tak po męsku mamy takie też jakby no mocne brzmienie, ale takie też no chwytliwe, różnie takie fajnie, ciekawe, takie te właśnie stare gitary schorusowane. I no mi się to bardzo podoba, bo myśmy kiedyś... To też sobie podlinkujemy tak, później. Podlinkujemy, Pod materiałem, ten wasz nowy singiel. Ale wy razem też już jako zespół, jako ekipa działacie długo na tym rynku muzycznym. Wiesz, to właśnie aż za długo już. Aż za długo. Dlatego potrzebowaliście czegoś nowego, właśnie takiej odmiany, takiej świeżości? Dlatego ten singiel? Tak, teraz będzie poważnie. Ciężkie pytanie w sumie. My się z Adasiem znamy, nie wiem, ja może miałem 15 lat, teraz mam. No jeszcze byłem dzieckiem wtedy. Byliśmy dziećmi. Dobra, może nie idźmy aż tak daleko. Ale tu chyba była taka kmina, taki pomysł, żebyśmy teraz coś zrobili innego niż robiliśmy dotychczas, bo troszkę jakby mieliśmy taki rok chrześcijański, taki trochę może delikatny, taki bardzo tak, głaskany. To też tak. Was pamiętam właśnie w takim wydaniu. Tak, a teraz właśnie poszliśmy, Adam to wymyślił, żebyśmy bardziej poszli w taką troszkę taki lekki, no nie punk rock typowy, ale taki może kalifornijski. Coś takiego, nie? Coś takiego. Ale dobrze się w tym czujecie. Wiesz co, tak. Nic nie robimy wbrew sobie na pewno, nie? Jakby to nie ma czegoś takiego typu, że Adam to powiedział, robimy teraz takie coś i my na zasadzie, no dobra, nie chcemy, ale okej. Okay. Jakby każdy z nas, w ogóle mi się wydaje, że Adam od zawsze ma w sobie taką rockerkę, którą ja też mam. No i jakby cieszy mnie to, że postanowił do tego z powrotem wrócić, bo od tego się trochę oderwał, był takim grzecznym chłopcem, a teraz znowu jest rockerka. A teraz już nie jest grzecznym. Wiesz co, zrobiłem sobie kolczyk taki złoty, wiesz? A kiedyś to
ryzykował w ogóle. 14, ty też masz, no. 14-karatowy? 14-karatowy, nie? To taki, wiesz... Nie no, to fajne, naprawdę... Ale zemdlałem, jak mi to wykuwali, wiesz? No, no to słuchajcie, panowie, i co dalej? Te kolejne utwory, kolejne kawałki, bo ja rozumiem, że ta płyta będzie jakoś w tym roku jeszcze? No mam nadzieję. Zależy, studio czy się nam, jest, to tu można jest, pracować. Czy się nam będzie chciało, no to wtedy tak. Mam nadzieję, że tak. Mamy nagrane kolejny jeszcze, kawałek. Mamy nagrane kolejne kawałki, które teraz chcemy wydawać. Mamy też remix przez jednego takiego naprawdę fajnego gościa zrobiony. Co prawda chłopcom się za bardzo nie podobał, ale mi się bardzo podoba. Tak, chłopcy mówili, to chyba musimy się za przeproszeniem zjarać i słuchać tego, żeby się dało. No mi się podoba, nie? Bo ja tak w tej muzycznie gdzieś siedzę. No kwestia gustu też pewnie, nie? No ale musicie się gdzieś tam, musicie się tam gdzieś zgadać, żeby też tworzyć taką ekipę, nie? Tak, tak. No i są w planie jakieś tam kolejne numery, wszystko w takim właśnie tym klimacie. No co jest ciekawe, myśmy tak naprawdę kiedyś coś takiego grali w większości, bo ja się w zasadzie wychowałem jeszcze tam na jakiejś takiej, no zespole takim studenckim, tośmy grali takiego rocka, wtedy się też poznałem z Szymkiem, nasz basista Tomek, no to jeszcze kiedyś jeździł w zasadzie po świecie, zapomniałem, z jakimś takim tym amerykańskim zespołem, tak, z, tak, no. Z ogniami gdzieś tam na tym skakali, no i to też było takie dosyć mocniejsze. No Krzysiu w zasadzie nowy perkusista to też lubi mocniej, no a Filipa to tak, on tak bardziej gra popowo, łagodniej, to ja mówię, to teraz tam kurczę mocniej przywal, no i on też lubi to i no, głównie mamy fajną paczkę, nie? Więc wtedy jakiś też się wyjazd, uzupełniacie, to, rozumiem. Tak, tak. Także to jest też kwestia no, tych relacji, już się tam znamy parę lat, nie? Ładnych, no to naprawdę. Was tak ciągnę, no to kiedy kolejny? No na pewno macie jakieś takie plany i nie chcecie zdradzić. Właśnie nie, no. Nie. Nie mamy, czy nie chcemy zdradzić. I tak, i tak. I tak, i tak. Dobra, ale to płyta to jedno, a jakieś koncerty, występy, gdzie was można zobaczyć, usłyszeć? Aha, Świętoczek Braci. No, szeptać. Świętoczek Braci mamy. No, Świętoczek Braci mamy. Ale w Polsce czy w Cieszynie? No, w Cieszynie. Się w czeskim Cieszynie czy w Cieszynie po czeskiej stronie. Po czeskiej stronie. Mariusz mówi, że tak. No tak, no to w czeskim Cieszynie jest to piątek, nie powiem datę, ale możemy napisać w opisie. Pierwszy dzień w zasadzie i w czeskim Cieszynie. Więc na pewno warto. No to myślę, że już też możecie zaprosić. No ja czekam na tą płytę. Z niecierpliwością, mam nadzieję, że w tym roku. Bo ile mamy teraz nagranych piosenek? Wiesz co, dużo, to dużo. No to nową płytę, ile to... No w zasadzie to myślę, nie wiem, że się musiałbym uda. Policzyć. Bo rozumiem, że to w tym kierunku, właśnie w takim klimacie, czyli tacy trochę starsi, tacy dojrzali. Właśnie nie wiem, czy dojrzali, ale starsi na pewno. Z takim rokowym zacięciem. Taka będzie ta płyta. Jeżeli ją możecie już jakoś zapowiedzieć, to tak by to miało wyglądać. Na pewno możemy zapowiedzieć, że te nowe piosenki, które już są gdzieś tam w sieci, z tego roku praktycznie, i z tego zeszłego, z tego roku, to jest wszystko w takim klimacie podobnym, nie? Wiadomo, inne kompozycje, no ale to jest gdzieś generalnie ten klimat, w którym dalej teraz będziemy wydawać. Może się nawet w tym klimacie zestarzejemy wspólnie, nie, Szymon? No, lat tu było. O, no i właśnie tym akcentem myślę, że możemy zakończyć tą naszą rozmowę. Bardzo wam dziękuję. Podlinkujemy oczywiście ten najnowszy singiel. I co? I do zobaczenia na jakimś koncercie. Do zobaczenia. Na Święcie Trzech Braci. Na pewno. Dziękujemy wielkie. Dzięki.